To znaczy tak, ja w ogóle muszę się pochwalić. W jednej dyscyplinie jestem mistrzem polskim. I nikt by nawet nie zgadł, mianowicie to darts, czyli strzałki, rzutki. I było śmiesznie, bo były to otwarte, jedne z pierwszych, pierwsze albo drugie mistrzostwa w Polsce, otwarte. Ja gdzieś tam przeczytałem, że otwarte i no i pojechałem w Mariocie, się odbywały. No i przyjechałem tam 9 rano, tam się zgłosię, bo tam było to na tej zasadzie, że można się zgłaszać i wystartować. No i przyjechałem, no i tam kolega, który dzisiaj prowadzi KSW, czyli Martin Lewandowski, mówi, że za wcześnie przyjechałem. Może dopiero od 16, ale ten. No ale że mam otwarty bar i ten. I żebym już nie jeździł nigdzie i tego. Martin zresztą zawsze był dla mnie bardzo życzliwy. Jako menedżer to wykazywał się szczodrością, nie z kąsem, tylko szczodrością. No i ten, no i no to ja jedną whisky, drugą, trzecią, piątą. A oczywiście jako amator sobie rzucałem, ale nie miałem świadomości, że to jest tak proste. No i zaczęły się mistrzostwa, ja już nawalony. No bo jak już od 9 do tej 16 i whisky za darmo, jak jest za darmo, to ja nie odmawiam. To jak ktoś mówi, że on odmawia, to znaczy, że jest kłamcą albo idiotą. No i o 16 już byłem nawalony i tam jednak odszepnąłem drugiego, bo to drabinka pucharowa była. 4, 5, 6. No i gdzieś koło 22 okazało się, że wszystkich szepnąłem, jestem mistrzem Polski. A już miałem taki kolegę, Marek Zieliński, on jest grafikiem w Super Expressie, to on tylko mi donosił te szklanki z whisky, żebym ja przypadkiem nie tego, nie za niemu. Pamiętam, że w półfinale pokonałem znanego z TVN-u Grzegorza Miecugowa. I ten, a byłem w takiej dobrej formie. Ten alkohol mnie tak, jak to się mi ustabilizował rękę, że były takie sytuacje, że ktoś tam ze mną wygrywał i brakowało mi 21 punktów. A miałem jeden rzut. I ja tak mówię, a mówię, to co ja mam zrobić, nie? A ten mój asystent, ten co donosił, mówi, no jak, potrójna siódemka, to będzie 21. A gdzie jest ta potrójna siódemka? A tutaj. No i tam podszedł i pokazał, nie? A to taki centymetr na dwa, może coś takie, takie małe główienko, nie? A ja tak fru, potrójna siódemka. No i takich rzutów miałem na wtedy ze 20-30, po prostu wszystko wchodziło. Nie namawiam do picia alkoholu, ale wtedy raz wygrałem i ten. I wracałem ze domu, taksówką zgubiłem wszystkie nagrody, ale jedną dowiozłem, mianowicie puchar za ten. A drugi puchar, jaki zdobyłem w życiu, to w Lidze Typerów, w tygodnikach Kibica. I to mnie cieszy. Przegrałem chyba tylko z Antonim Piechniszkiem. Zajęłem drugie miejsce po całym roku typowania. I najśmieszniejsze, że wygrałem wtedy z Dariuszem Wdowczykiem, między innymi z Dariuszem Wdowczykiem i ze Zbigniewem Drzymałą, którzy wyniki wielu meczów znali przed ich rozegraniem, więc ograć szulerów to naprawdę wielka sztuka. No i też mam ten puchar, stoi w Liga Typerów, drugie miejsce. Piechniczek wygrał chyba, a w każdym razie ktoś taki spokojniejszy. Z Januszem Atlasem, takim wybitnym dziennikarzem i z naszymi synami, jego i moim, do Zakopanego, żeby pojechać na nartach. No i żeśmy się zameldowali w COS-ie, tam gdzie nasi wykuwają formę ci nasi. Tego pierwszego dnia nas wyrzucono z basenu pod pretekstem, że jesteśmy kompletnie pijani i dzieci są pod niewłaściwą opieką. Potem w nocy upiliśmy się z Józefem Łuszkiem, naszym mistrzem narciarskim, który zaproponował nam od 6 rano naukę zjeżdżania. Oczywiście, żeśmy się zgodzili, ale do 6 nawet nie zakończyliśmy imprezy, więc było to dosyć ciężkie. Pamiętam, że Józek mówił do mnie, młodzieniaszku, cały czas. Młodzieniaszku, idziemy na narty. No ale gdzieś tam koło 11 przypięliśmy te narty, pojechaliśmy, nawet nie wiem, jaka góra, Kasprowy czy coś takiego. Pojechaliśmy na wsi, zaczepiłem na jakimś haku, to Janusz mi to wszystko pokazywał, co zrobić, a już miałem te narty. Strasznie byłem zły, bo to ciężkie trochę chodzenie w czymś takim niewygodnym, no ale już tak chciałem być przy synu, też się popisać. No i wjechaliśmy na samą górę, no i na tej górze stanęliśmy, no i ja tak patrzę, no strasznie ta góra wysoka w ogóle, tam jakoś tam niebezpiecznie czy coś. I tak miałem taki plan, żeby odpiąć te narty i pójść sobie zwrócić. Ten Janusz mnie w pewnym momencie tak popchnął w plecy. No i ja tak czuję, a ja jadę. Patrzę, jest takie łatwe.
Tak sobie próbuję, trochę pługiem zwalniam, trochę nie pługiem przyspieszam, zaczynam skręty. No w ogóle kapitanie, no i tak jadę. I jak już dojechałem na sam dół tej góry, już nie wiem ile ona miała tam, duża nie była, no ale z kilometr czy 500 metrów, no już dojechałem na sam dół, to mówię tak, kurwa, przecież ja nie wiem jak się hamuje. A tutaj akurat na dole do wyciągu stała kolejka ludzi, tak, 100 osób w poprzek. No bo i każdy przede mną tam podjeżdżał i tak szup, tak ładnie, tak szup. Coś jak skoczkowie narciarcy na zeskoku. Szup. Każdy hamował idealnie, nie? No i no ja tak jadę i tak mówię, mnie się na pewno nie uda. No i też tak spróbowałem zrobić szup. No i tak zrobiłem, że nie skręciłem, tylko 3 osoby połamałem w tej kolejce. I ten, no niestety, a każdy patrzył, co za debil. Ale jak powiedziałem, że z Warszawy, to zrozumieli. No, tak. Pierwszy raz i już dach mi było żal tych ludzi połamanych.